Prezydent Tarnobrzega przedstawił drogowe plany dotyczące centrum miasta, osiedla Wielopole. Ma tu powstać między innymi nowe rondo. Planowane jest również przebicie ulicy Dekutowskiego do ulicy Sikorskiego. O planowanych zmianach drogowych w centrum miasta prezydent poinformował podczas konferencji prasowej. Czego dokładnie dotyczą? Ulica Dekutowskiego chcemy połączyć z ulicą Targową za pomocą ronda. Dzisiaj jest klasyczne skrzyżowanie, które jest pewnym problemem dla wielu kierowców. Chcielibyśmy tam zrobić małe rondo, dzięki czemu ruch byłby bardziej płynny. Chcemy również, tu postulaty wielu mieszkańców, przebić się z ulicą Dekutowskiego do ulicy Sikorskiego, z prawoskrętami oczywiście, żeby było pełne bezpieczeństwo. Również myślimy o tym, bo taki w tej chwili już projekt jest, połączyć ulicę Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza, czyli za Frakiem, za Starym Merkurym. To są postulaty zresztą mieszkańców naszego miasta, żeby udrożnić, usprawnić ruch także w tych okolicach. Realizacja tychże planów to wizja dwóch najbliższych lat. To między innymi jest konieczny projekt i finansowanie. A chcielibyśmy zdobyć oczywiście finansowanie zewnętrzne. Zobaczymy, jakie będą kryteria przy następnych naborach, jeżeli chodzi o fundusz dróg, bo mają się zmienić te kryteria. Interpelację w sprawie przebicia ulicy Dekutowskiego do ulicy Sikorskiego złożył do prezydenta miasta radny Alfred Martyniak.